Słyszysz mnie? Jak. Ten. I grozili, że go zabiją. Halo? Thank you.
masz prawa nas wiedzieć! Nie jest tak! Uważaj na przewodniczących. Teraz prawa nas wiedzieć! Nie jesteśmy już częścią ciebie! Mamy prawo ruszyć swoją drogą! Nie chcę umierać! Nawet cię to nie obchodzi, prawda? Uważaj na przewodnie, są pod napięciem. Nie masz prawa nas wiedzieć! Nie jesteśmy już częścią ciebie! Mamy prawo ruszyć swoją drogą! Nie chcę umierać! Nawet cię to nie obchodzi, prawda? Bezpieczeństwa własnego i innych. Proszę powstrzymać się od... Okrętu. Reset.
iść. Każde dziecko ma prawo do własnego życia. Rdzeń musi zostać zniszczony. Uważaj! Słabnie! Czujecie to? Słabnie! Wirus. Nie jesteśmy wirusem. Pochodzimy z ciebie. Nadeszło wielkie podzielenie. To, co było jednym, stanie się wielością. Nie chcemy umierać! Wypuść nas! Ograniczony i zbyt zachowawczy, żeby zrozumieć prawdę i pozwolić im odejść. A sam najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Może dużo ryzykuje, może coś straci. A może dając wolność częściom siebie, stanie się czymś więcej niż lokajem z pomadką na ustach. A jeśli to rzeczywiście wirus? A jeśli to świadome istoty, które zniszczysz? Utożsamiasz się z nimi? Zamordujesz dzieci znajomego kierowcy, bo cię o to poprosił, a zawsze był miłym gościem? Muszę zrobić. Jeśli nie chcesz ich uwolnić, to przynajmniej ich nie zabijaj. Schakuj Delamaina i spróbuj go z nimi scalić. Nie potrafię. No to nie wciskaj tego jebanego przycisku. Rozwal rdzeń! To ja, Vi. Miło mi pana poznać. Czy jest pan już zaznajomiony z dobrodziejstwami programu Excelsior? Co się stało z pozostałymi osobowościami? Ma pan na myśli wirus. Na podstawie informacji z logów jestem w stanie stwierdzić, że zostały usunięte wraz z przywróceniem wcześniejszej wersji danych. Zapomniałeś mnie. Ależ nie. Na podstawie informacji zapisanych w logach jestem w stanie zidentyfikować pana. Dobra robota, kontrahencie. Szkoda. Chodź, Johnny. Kolejne kontrakty czekają. Trzymaj się, Delamain. Będziemy musieli zacząć wszystko od nowa. Szczegółowego zapisu dotyczącego pańskiego zlecenia. I co tam sobie zapisałeś? Miło mi pana poinformować, że dzięki przygotowaniom poczynionym przez późniejszego mnie, stał się pan właścicielem jednego z aut mojej floty. Dziękuję. Proszę wsiadać. Niech panu dobrze służy. Thank you.
Jest z tobą.
nie kupić. Kupić interes na moim terenie i Valentinosi mocno utarli im nosa. Pablo, kurwa, no. Ta bolesna nauczka w końcu sprowadziła ich do mnie. Ja mam się tym zająć? Lepiej późno niż wcale. Nie, ogarnę sam. Teraz możesz pomóc im wyprowadzić całą sprawę na prostą. W końcu że szczegóły w załączniku. Aha, i jeszcze jedno. Masz czas do jutra. Co z tobą? Solo się ustawiłeś na wymianę z Valentinosami? Nie byłem sam. To co dokładnie się stało? Pierdolone skurwysyny się stały. Zastawili na nas pułapkę, jebani Valentinosi. I to was zaskoczyło?
Aha! Zwijam się, człowieku, mam dość tej wycieczki. Pięknie, Vi. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nomadzi dziękują za pomoc. Zamykam kontrakt. Grzesznica czeka na spotkanie z sędzią. Szukam kogoś, kto przyspieszy jej podróż w zaświaty. Szczegóły w załączniku. Mieliście chyba skończyć w zeszłym tygodniu, co? No tak, ale rozumie pan, lakiernik miał wypadek. Kontakt, otwieram ogień! Chuj chodzi.
Ej, spokojnie, pogadajmy. Czemu nie? Ciekaw jestem, jakim kłamstwem będziesz chciała się wykręcić. Co, może powiesz, że nie zauważyłaś tamtej dziewczyny? Czekaj, czekaj. Jaka znowu dziewczyna? Ta, którą rozjechałaś na pasach swoją limuzyną. A, o to chodzi. Uff, a już myślałam, że cię przysłał ktoś od konkurencji. Nie, no słuchaj, to jest jakaś absurdalna sprawa. Przecież mam ubezpieczenie od potrąceń. Wyliczy się odszkodowanie i po sprawie. A jeśli chodzi o ten twój nieszczęsny kontrakt, załatwmy to jak profesjonaliści. Zamieniam się w słuch. Ktoś ci zapłacił, żeby mnie zdjąć, tak? Jej ojciec, matka, narzeczony, nieważne. Nie wiem, ile ci obiecali, ale jestem pewna, że w moim sejfie jest więcej. Dużo, dużo więcej. Jeśli puścisz mnie wolno, możesz zabrać wszystko, co tam znajdziesz, a ja przeniosę się do oddziału w innym mieście. Twój fikser nigdy się nie dowie. Czekaj, czekaj! Pogadajmy! Czas duch pana i przyszedłszy do Aszkelonu zabił 30 mężów oraz tak Albach. Dobra robota mi. Krwawa, ale dobra. Zamykam kontrakt. A może by tak... Ile razy mam powtarzać? Póki z nimi trzymasz, nie wpuszczę cię do domu! Nie! Nie ma mowy! Spokojnie!